Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Jest Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivi. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie przedstawił się, ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Chętnie obejrzę inne książki. Witajcie, nazywają mnie Samont Mądrowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. No jak widzicie, tutaj całkiem ciekawe zadanie, czy też jakaś nowa aktywność. Czyli ktoś zostawił dla nas książkę. Kto to jest? Nikt nie wie. Ale jedno jest na pewno, że tu właśnie zagresowany jest donos. I jest ona w czerwonej okładce, więc mamy ją tutaj znaleźć. Ale najpierw sobie tutaj kupujemy jakieś tutaj księżeczki, które nam pomogą w zleceniach innych, które po prostu poszerzą wiedzę Geralta o różnych potworach. Okej. To sobie może poczytamy, co? O, proszę bardzo. Kowir. Ostatnie życzenie. Opowiadanie swoją drogą fajne. Wywiad z wampirzem, troszkę jak wywiad z wampirem, co? No tutaj dużo jest takich właśnie smaczków z właśnie popkultury. Całe przygody Muriel, pięknej łotrzycy, uciesznymi rycinami opatrzone. O proszę, Muriel, czyli ta właśnie dzierżba. Jeśli dobrze pamiętam. Gdzie to jest? I jak leczyć. Studium naukowe z przyrzeganiem. Mój manifest. To pewnie ta. Proszę. Moribunda, ostatnia podobizna wampira.
chiromancja albo szlachetna sztuka wróżenia z sera. Tutaj właśnie potwierdzenie tego, że wielkim mistrzem był tak naprawdę Alwin. To on wysłał tą wiadomość. Zostawił nam tutaj. Interesują cię księgi? Nie wyglądasz na... When so lies anxious by